Dzień dobry kochani, witajcie na kanale Makeup After 40. Dzisiaj robimy test podkładu od Huda Beauty. Nie uwierzycie, ale te dwa podkłady stoją u mnie na stoliku, tutaj właśnie, gdzie mam rozłożone pędzle i wszystko inne do malowania. Właśnie stoją u mnie na pewno ze 2-3 miesiące, jak nie dłużej. Słuchajcie, no jakoś nie mogłam się zebrać do testów, naprawdę. I w końcu dzisiaj pomyślałam sobie, ok, jak nie dzisiaj, to już chyba wcale, więc wzięłam do ręki i będziemy jechać z testami. I pomyślałam sobie, że przy okazji właśnie tych moich dwóch podkładów, które tak mocno czekają, wyciągnę coś jeszcze, słuchajcie. Mam tutaj całą kolekcję Color Pop, którą też zakupiłam jakoś wiosną albo późną zimą, więc też czeka cała kolekcja właśnie. Czyli mamy paletkę, mamy dwa róże, jeden jest w takim dziwnym kolorze. O, takie dwa róże. Mam jeszcze, słuchajcie, mleczko do twarzy, nawilżające, no i jeszcze będą błyszczyki. Także jeżeli macie ochotę na taki odcinek, to ja zapraszam. No i jedziemy z tematem, nie ma co czekać, nie ma co czekać. Zapraszam. Okej. Zaczniemy od mleczka nawilżającego, owsianego, z olejkiem jojobą i ze skwalanem. I jest napisane, żeby sobie wziąć 2-3 krople tego, rozetrzeć w dłoniach, no i nałożyć na twarz. Nie wiem, czy ja potrzebuję tego, bo jakby mam na buzi swoje serum. Słuchajcie, tak, no mleczko oprócz tego, że jest nawilżające, to jest trochę natłuszczające. To zresztą widać po mojej twarzy. Może nie będzie tak źle, ponieważ wydaje mi się, że ten podkład od Hudy trochę będzie suchawy. Co prawda, ja jeszcze nie próbowałam go na twarzy sobie nakładać. To będzie test pierwszego wrażenia, ale patrzyłam na dłoni, że taki jest, wiecie, taki tępawy, więc zobaczymy. Może akurat to był dobry krok, żeby nałożyć to mleczko przed nałożeniem podkładu. Okej, to teraz podkład, słuchajcie. Podkład na twarzy nie wygląda źle, pomijając fakt, że trochę jest za jasny odcień dla mnie, ale to nie szkodzi, ja go ogram resztą makijażu, będzie jeszcze bronzer, róż, więc to tutaj sobie to ogramy, gorzej jakby był za ciemny. Jeżeli podkład jest ciut za jasny, to nie ma problemu. Mam wrażenie, słuchajcie, nie wiem, czy to jest wrażenie przez podkład, czy przez to mleczko, które jednak zostawiło mi trochę tłustego takiego filmu na twarzy. Mam wrażenie, że po nałożeniu podkładu, że na twarzy mam taką gumę albo silikon. Takie mam wrażenie, słuchajcie, że buzia mało oddycha. Cera nie wygląda źle. Krycie jest... No, jakby pierwsza warstwa kryje ładnie twarz, więc krycie jest spoko, tutaj takie wysokie. Ale mam wrażenie, słuchajcie, że strasznie podkreśla wszystkie linie mimiczne, których ja mam jednak ze względu na wiek już dosyć dużo. Więc mam tutaj wrażenie... No dobra, zostawmy to w tym momencie. Zanim przejdziemy dalej, to ja sobie trochę buzię przypudruję, dlatego że ona, mam wrażenie, troszkę mi się świeci. Wykorzystam tutaj puder od Laura Mercier Translucent Honey. On jest taki troszkę cieplejszy, ten puderek. Ok. Dosłownie minimalną ilość na pędzel. Pędzel to jest by Magdalena Pieczonka. Muszę wam powiedzieć, że bardzo lubię ten pudel od Laura Mercier i właśnie ten Translucent Honey, bo on tak troszeczkę zawsze ociepla
Jakby może nie przyciemnia, ale troszeczkę ociepla zawsze, zawsze podkład. Ja lubię taki, wiecie, ciepły vibe na twarzy, więc okej. Co jeszcze, słuchajcie, chciałam jeszcze zrobić konturowanie, ale gdzie jest mój bronzer? Dzisiaj będzie zagraniczny, więc bronzer też idzie zagraniczny. Od Estée Lauder, Bronze Goddess, jeden z moich ulubieńców, którego już dawno, dawno nie miałam w dłoni, więc tutaj chętnie, chętnie do niego wracam. Jak jest chuda, jak kolor pop, to pojedziemy dzisiaj zagranicznymi markami. A co tam, niech będzie zagraniczny make-up dzisiaj. Okej, okay, jak widzicie, buzia zupełnie inaczej wygląda. Biorę teraz róż. Róż od Colourpop. Wezmę ten, bo ten mi się wydaje taki bardziej jak bronzer, a nie jak róż, więc wezmę różowy. Różowy, różowy. Okej, okay, tak to wygląda. Zanim będę kontynuować makijaż oka, to jeszcze poza kamerą zrobię brwi, nałożę korektor i wrócę do Was z cieniami. Dobra, jestem gotowa. Na oku korektor od Pure Cosmetics. Bardzo polecam. I ponieważ, słuchajcie, ta paleta, z której będę korzystać, totalnie nie ma jasnego matu, to postanowiłam sobie wziąć inną paletkę Color Pop, którą mam, którą zresztą bardzo lubię i ma przepiękne też kolory. Dużo fajniejsze niż ta, którą testuję. Będę korzystać też z tych kolorków, z tych jasnych kolorków w tej drugiej palecie. Zacznę od tego brązu, Easy Breezy się nazywa. Wezmę go. Sypią się te kolory, więc wpracowuję go w pędzel. I zacznę sobie od tego, żeby nałożyć ten kolor w załamanie. I trochę też na powiekę. Ruchomą. To jest taki, słuchajcie, kolor fioletowy brąz. O, może bym tak powiedziała. Taki brąz złamany właśnie takim brudnym fioletem. Jedno nałożenie pędzla, słuchajcie. Także dobra pigmentacja, ale przy tym po prostu osyp jest fatalny, więc ponieważ ja najpierw nałożyłam podkład, to po prostu wpracowuję zawsze cień w pędzel, żeby mi się po prostu nie osypał strasznie pod okiem, bo tego bym chciała uniknąć. Przechodzę teraz do tej drugiej paletki, do tej różowej i wezmę sobie ten cień. On się nie nazywa, ale wezmę go, no taki jest, nie wiem, beżowy, żółty, można tak powiedzieć, beżowy, żółty. Okej, okay. Ponieważ te cienie są naprawdę cudowne w blendowaniu i cudowne w przenikaniu, jeśli chodzi o kolory, to ja chyba sobie dzisiaj zostawię górną powiekę matową. Zobaczymy, jak mi to wyjdzie. Bo czasami coś planuję, a robię co innego, ale tak mi się wydaje, że będzie ładnie matowo. Jeszcze wrócę do tego wcześniejszego koloru. Bardzo ładnie to wygląda na powiece. Okej, ten sam kolor jeszcze na dolną powiekę. I przechodzę z powrotem do tej pierwszej paletki. I mam tutaj taki brąz, który nazywa się hashtag 10, nie, to jest dolar 10 latte.
Latte, tak. I on jest brązowy i ma taką bardzo delikatną w sobie złotą drobinkę. I ten kolor... Oj, coś mi powieka łzawi. I ten kolor dam na dolną powiekę. I jeszcze na górną, w kącik wewnętrzny. I trochę jeszcze tutaj wzmocnię załamanie tym, ale odrobinkę, nie chcę tego za dużo pchać. Bo to jest dosyć ciemny kolor, ale bardzo ładny, słuchajcie, bardzo ładny kolor. Przechodzę jeszcze do tego pędzla z poprzednim kolorem i wyblonduję tutaj granice. Lubię, jak tak maty dobrze pracują ze sobą i można je tak fajnie łączyć i tak fajnie, jakby to powiedzieć, przenikają kolorystycznie. Bardzo to lubię. On nie jest jeszcze wyczyszczony, ten make-up, ale ja już, słuchajcie, widzę tutaj potencjał, więc mogę powiedzieć, że lubię po prostu. Dla tych wszystkich, którzy mnie znają i oglądają, nie będzie wielkim zaskoczeniem fakt, że ja po prostu lubię takie makijaże proste, kobiece, matowe również. Ale dzisiaj, słuchajcie, jeszcze w kącik wewnętrzny wezmę ten błysk, bo chciałabym zobaczyć... O, bardzo ładnie. Dobra. Chciałabym zobaczyć troszkę błysku jeszcze. On jest taki trochę złotawy. I jeszcze rozetrzemy ten błysk tutaj w wewnętrznym kąciku po macie. O! Robi się nam tego wtedy taka tutaj perła. Okej. Dobra. Fajnie to wygląda, muszę powiedzieć. Trochę też kredką przyciemnię linię górnych rzęs. Zrobione. Teraz rzęski już poza kamerą i wracam jeszcze do Was na usta. Musimy zobaczyć błyszczyki, bo są przepiękne i pięknie pachną. Jestem z powrotem, nakładam na usta kredkę Lip Matic w kolorze 08. Zrobione, to teraz przechodzimy do błyszczyków. Błyszczyków mam 4, słuchajcie, jeden przezroczysty, jeden bardzo ciemny, no i 2 jaśniejsze. To są właśnie te kolorki, przezroczysty, brązowy i 2 nudziakowe, jeden bardziej w ciepłą tonację wpadający, drugi bardziej w chłodną. Bardzo mnie kusi, słuchajcie, bo tamte... Te 2 z góry znam, bo cały czas na ustach noszę, ale bardzo kusi mnie ten brązowy, żeby zobaczyć, jak będzie wyglądał na ustach i czy na przykład nie będzie za ciemno do takiego makijażu. Co prawda on nie barwi na mocno, wiecie, nie ma takiego mocnego koloru w sobie. No i jak? Inaczej niż zwykle, prawda? Bo zwykle ja obrysowuję ciemniejszą kredką usta, a w środek wtedy wkładam jaśniejszy błyszczyk. Natomiast dzisiaj postanowiłam takie trochę czekoladowe usta zrobić sobie. Spoko wygląda. Inaczej niż zwykle. Słuchajcie, teraz tak, zanim przejdę do podsumowania odcinka, chciałabym zrobić test długotrwałości tego podkładu. Bo mam wrażenie, że on trochę mi się też ułożył na twarzy. I wygląda bardzo ładnie, szczególnie z daleka, może z bliska trochę gorzej,
ale ponieważ jest dosyć wcześnie, możemy zrobić test długotrwałości, zobaczymy jak on będzie na twarzy wyglądał. Także nie odchodźcie jeszcze, to nie jest jeszcze koniec filmu. Wrócę do Was po kilku godzinach, zobaczymy co się zadzieje. Dobry wieczór, 18:38, dosyć późno, ja zaraz wychodzę na praktykę tangową, słuchajcie. Ale muszę Wam powiedzieć, że właśnie siadłam, żeby poprawić makijaż i jedyne co zrobiłam, to dołożyłam sobie sam błyszczyk na usta i stwierdziłam, słuchajcie, że tak naprawdę nie mam co poprawiać, bo makijaż trzyma się całkiem nieźle. Może trochę buzia jest wyświecona, więc może przydałoby się trochę pudru i tego pudru może rzeczywiście trochę dołożymy, tak tylko, żeby trochę zmatowić tę strefę. O! Okej, ale no nic tu więcej nie trzeba, powiem Wam, nic tu więcej nie trzeba, naprawdę dobrze się trzyma makijaż, mimo że dzisiaj byłam u fizjoterapeuty. Kto chodzi, to wie, że to nie jest taka prosta sprawa, tak się układać na łóżku, żeby nie zmazać sobie podkładu, więc naprawdę dzisiaj jakby podkład miał taki dobry test. Co prawda nie byłam nigdzie, żeby nakładać maseczki, więc nie wiem, jak się by zachował pod maseczką, natomiast no, byłam u fizjoterapeuty, zaraz jeszcze wybieram się na tango, będziemy ćwiczyć 2 godziny. Jeżeli jeszcze będę w stanie, jak wrócę po tych 2 godzinach, to jeszcze, jeżeli będę się w stanie dowlec i tutaj włączyć jeszcze aparat, to jeszcze Wam się pokażę, jak wygląda skóra po tych 2 godzinach mocnego wysiłku. Ale no, jestem zaskoczona pozytywnie. Zobaczymy jeszcze, co się będzie działo, jak zmyję podkład, czy mi nie zatka twarzy, czy nie zatka porów, czy nie, jakby nie, wiecie, nie zrobisz jakieś małe sywki, małe krosteczki, nie wiem, po prostu nie wiem, zobaczymy, jak się zmyję. Natomiast taki test długotrwałości, myślę, że podkład przeszedł, to jest tak naprawdę dopiero gdzieś około 10 godzin, ale jak wrócę, no to jeszcze będą plus 2,5, no to powiedzmy będzie tak 12-13 godzin, może nawet do 14, bo zależy o której wrócę, czy gdzieś jeszcze nie pójdę po... Wiecie, czasami jest tak, że po prostu kończymy praktykę i idziemy jeszcze gdzieś na herbatę, więc zależy o której wrócę do domu, to jeszcze jak będę miała siłę i wiecie, jak będę miała siły właściwie, to jeszcze Wam dogram, zobaczymy. No ale dobra, na ten czas, słuchajcie, podkład wygląda ładnie, dobrze się trzyma. Reszty Wam nie powiem, bo to jest też z pierwszego wrażenia, więc... Ale nie spodziewałam się, myślałam, że będzie gorzej, dlatego że on po nałożeniu nie wyglądał tak idealnie. Trochę miałam wrażenie, że taka buzia jest suchawa, ale tak jakby się ułożył do twarzy, więc jest taki trochę plastyczny, mam takie wrażenie. Przynajmniej u mnie na buzi. Bo wiecie, jakby na różnych pewnie skórach zachowywałoby się inaczej, natomiast u mnie wygląda naprawdę zdecydowanie dobrze. Zdecydowanie dobrze. Nie mam się do czego przyczepić, do czego czepnąć. Dobra. Słuchajcie, jeszcze zanim jeszcze wyjdę, to powiem Wam, co myślę o tej kolekcji. Słuchajcie, więc tak. Zawsze zachwycałam się Color Popem, dlatego że oni mają bardzo dobrą jakość cieni i zawsze te kolorki, zawsze te palety mają fajne kolory. Natomiast w tej chwili, słuchajcie, myślę sobie, że mając nasze polskie kosmetyki tak dobrej jakości i naprawdę tych kolorów jest multum, tych błysków jest multum, to powiem Wam, że już chyba więcej nie sięgnę, po prostu nie wydam kasy na Color Pop. Chciałam bardzo mieć tą kolekcję, żeby przetestować. Natomiast bardzo mi się podobają błyszczyki. Nie wiem czy bym wydała tyle pieniędzy na nie, bo to jednak, słuchajcie, jak zamawia się bezpośrednio, to jeszcze płaci się cło, więc chyba nie są warte tych pieniędzy. Natomiast są no, bardzo ładne, ja bardzo je lubię,
bardzo też lubię zapach i komfort noszenia, więc jak najbardziej tak. Co do róży i tak dalej, to zupełnie naprawdę się nie opłaca, po prostu się nie opłaca. Uwierzcie mi, nie opłaca się wydawać pieniążków na zagraniczne, na takie zagraniczne po prostu firmy, dlatego że u nas mamy tę samą, jak nie lepszą jakość. Także tyle tytułem podsumowania kolekcji Color Pop. Mi się podobają, oczywiście, że mi się podobają błyszczyki, to wszystko jakby mi się podoba, natomiast wydałam na to tyle kasy, plus jeszcze dowalili mi 130 zł cła, że to po prostu się nie opłaca. To się po prostu nie opłaca. Dobra, znikam, lecę trochę się wyhasać i mam nadzieję, że jeszcze się dogram. Dobry wieczór, po raz drugi. Mamy w tej chwili 21:39, czyli podkład mam na twarzy grubo, ponad 12 godzin, grubo. I tyle, co mogę Wam powiedzieć, to moim zdaniem w ogóle przeszedł test trwałości. Naprawdę bardzo ładnie na tej twarzy siedzi, mimo że twarz jest wyświecona, ale jak wiecie, dokładałam raz pudru i to mi też pozwoliło trochę jakby wydłużyć być może okres siedzenia podkładu na twarzy. Sądzę, że jakbym te 2 godziny wcześniej, czy tam 2,5 godziny wcześniej jeszcze doklepała tego podkładu i jakby dołożyła pudru i tak dalej, to on jeszcze by dłużej siedział na twarzy. Natomiast ja chciałam zrobić taki test bez dokładania. Jedyne, co mi się nie podoba, słuchajcie, wydaje mi się, że on nie będzie dla mnie, dlatego że mam na twarzy bąbelki z wodą. A to jest sygnał tego, że moja skóra nie oddycha. Mam nadzieję, że mi się uda zbliżyć tak kadr, żebyście zobaczyły tu bąbelek, no i też na czole kilka tych bąbelków takich z płynem. Sprawa też jest tego typu, że tak jak pamiętacie, ja przed nałożeniem podkładu nakładałam to mleczko owsiane, tak? Które miało być mleczkiem nawilżającym. Okazało się, że troszeczkę tłustego filmu mi na twarzy zostawiło i ja o tym Wam wspominałam, dlatego że tam w składzie jest olejek jojoba. Myślę, że to właśnie dlatego, więc być może, że to nie jest, że tak powiem, wina podkładu, tylko wina tego tłustego filmu, prawda, który jakby został na twarzy po nałożeniu tego mleczka. A może na przykład tak zadziałał duet mleczko plus ten podkład, nie wiem tego. Także tutaj sprawa jest otwarta i myślę, że sobie jeszcze przetestuję ten podkład, bo powiem Wam, że kurczę, no jestem pod wrażeniem, jak ładnie on mi się zachował przez te kilkanaście godzin bez dokładania, bez kombinowania. A wracając jeszcze do mleczka, to raczej nie polecam dla osób z tłustą, zmieszaną cerą, no bo tak jak mówiłam, zostawia ten taki tłusty film na skórze. Natomiast słuchajcie, chciałam Wam przypomnieć, że drugi drop Creamy Yoga Collection już jest na stronie Pierre, czyli można kupić już nie tylko na Minty Shopie, ale również na Pierrenę. Serum na dzień, serum na noc, krem pod oko, także zachęcam, to polecam pod podkład, pod kremik z całą mocą. No i słuchajcie, i to by był koniec. Dzisiaj naprawdę taki rzetelny test przez kilkanaście godzin. Trochę jestem zdziwiona, bo raczej myślałam, że będę psioczyć na ten podkład. Raczej myślałam, że szczególnie jak właśnie nałożyłam i poczułam tą taką dziwną, silikonową, taką gumową warstwę na twarzy, wydawało mi się, że pewnie mi się spoci buzia, pewnie to, pewnie tamto, więc tak nie do końca byłam na początku zadowolona, natomiast on tak jakby się ułożył trochę do twarzy. Jeszcze będę go testować pod kątem tego, jak później wygląda moja cera po zmyciu, bo jeszcze tego nie wiem, idę się teraz zmyć. I to chyba było, wszystko by było w dzisiejszym odcinku. Zapraszam na kolejne. Pamiętajcie, wtorki i piątki, także jeżeli
Wam YouTube nie podpowiada, to wchodźcie we wtorki i w piątki, na pewno zawsze nowe filmy się pojawią. Jeżeli nie będą się pojawiać, to ja będę pisać posta z informacją, kiedy kolejny film. Natomiast teraz udaje mi się 2 razy w tygodniu regularnie wrzucać Wam filmy. Bardzo się cieszę, że tak sobie jakoś ułożyłam to życie, że powiem Wam, że tak jakoś mi już to weszło w krew. Bardzo mnie to jara, bardzo lubię te filmiki dla Was nagrywać, bardzo lubię, jak je oglądacie, jak później komentujecie. Sprawdzajcie, dziewczyny, subskrypcje. Także jeżeli nie macie, to subskrybujcie. Kciuki w górę, jeśli filmik się Wam podobał. Czekam na komentarze. Zapraszam do siebie na konto na Instagram Makeup After 40. Zapraszam na live we wtorki o 19:30 na Instagramie. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się.